A zatem proszę łaskawych Państwa. Historia w literaturze fantazy na przykładzie pięcioksięgu Andrzeja Sapkowskiego. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, Wiedźmin Geralt zginął podczas pogromu kieleckiego. Nawet jeśli do tragicznych wydarzeń, o których mowa w ostatnim rozdziale cyklu Andrzeja Sapkowskiego, nie doszło 8 lipca 1946 roku. Zdarzyły się one w zupełnie innym miejscu i czasie w mieście Rivia nad jeziorem Loch Escalot 6 dnia po czerwcowym nowiu, niedługo po zakończeniu II wojny nilfgaardzkiej i zawarciu pokoju cyntryjskiego. Państwo pamiętają błahy incydent na bazarze, być może sprokurowany, przez wiele na to wskazuje, przerodził się w zamieszki, skutkiem których niechętna nieludziom tłuszcza napadła na mieszkańców krasnoludzkiej dzielnicy. A kiedy Wiedźmin stanął w obronie mordowanych, jakiś wieśniak cisnął w jego pierś widły. Prawda, że nieco później konający bohater wraz z ukochaną czarodziejką Yennefer został niczym król Artur odesłany do Avalonu. Jezioro nieopodal Rivii okazało się bowiem portalem pozwalającym na przemieszczanie się między światami, a taką właśnie umiejętność posiadła Ciri, przybrana córka Geralta i Yennefer. Bohaterka przeniosła więc swoich opiekunów za światy, sama zaś znalazła się na brzegu błękitnego Lake Glaslyn w krainie Gwynedd, wskakując do środka historii o królu Arturze i rycerzach Okonowego Stołu. Tak się kończy opowieść. Wszelako w literackich światach Andrzeja Sapkowskiego nic nie kończy się ostatecznie. Coś się kończy, coś się zaczyna, to nie tylko tytuł opowiadania oraz książki z roku 2000 zbierającej rozproszone teksty autora Wiedźmina. To również słowa pojawiające się w ustach przyjaciół Geralta wpatrzonych w mgłę, w której zniknęła odpływająca łódź. Coś się skończyło, powiedział zmienionym głosem Jaskier. Coś się zaczyna, zawtórował Jarpen Zigrin. Ta wymiana kwestii trochę ma charakter litanijny. Zresztą ta formuła była wcześniej wypowiadana przez kilkoro innych postaci. Stanowi ona leitmotiv Pani Jeziora. Motyw wędrówki między światami zdecydował o złożonej szkatułkowej kompozycji ostatniego tomu sagi. Uprzywilejowaną pozycję zajęły dwa wątki, będące ramą dla pozostałych. Tak wtedy, pojawiwszy się w uniwersum arturiańskich legend, Ciri opowiada Ser Galaadowi o swoich wcześniejszych przygodach. Z kolei w opuszczonym przez nią świecie, ale kilkaset lat później, inna pani jeziora, czarodziejka Nimue, pragnie odkryć prawdziwy bieg wydarzeń, które dały początek legendzie o Wiedźminie i Ciri. Legendzie, jaka dla fikcyjnego uniwersum ma równie doniosłe znaczenie, co legendy arturiańskie dla kultury zachodu. Zasugerowana w ten sposób paralela stanowi podstawę dla całej siatki analogii, nawiązań i aluzji łączących opowieść Sapkowskiego nie tylko z tradycją arturiańską, bo także z wieloma innymi narracjami. Może taki mniej oczywisty przykład. Bohaterom składającym Geralta i Yennefer w łodzi wydaje się, że pomagają im przy tym inni, którzy wcześniej polegli na szlaku wędrówki. I pytanie, czy to dość, by czytelnik mógł mówić o przywołaniu w tym miejscu krzyżowców z Ofikosach, gdzie w kluczowym momencie szturmu na Jerozolimę powieściowi bohaterowie czują i widzą, iż wspierają ich dawno polegli towarzysze. Jak dobrze wiemy, idea wielości światów należy do konstytutywnych dla tożsamości fantazy jako konwencji zasadzającej się na budowaniu allotopii, która rządzi się swoimi regułami, jest zaludniona przez fantastyczne stworzenia i rasy, dysponuje własną historią. Nie mogę się powstrzymać od przypisu, że to określenie allotopia zawdzięczamy w świadomości polonistycznej nie tylko tekstowi pana Krzysztofa Maja, i nie tylko Umbertowi Eco, ale także i Sapkowskiemu, który bardzo chętnie powołując się na Eco używał tego określenia, rozmawiając choćby ze Stanisławem Beresiem. Państwo wiedzą doskonale, że obok Sienkiewicza, Tolkiena, Eco to autor dla Sapkowskiego bardzo istotny także jako eseista, także jako semiotyk.
te książki teoretyczne eko dla Sapkowskiego również były istotne. I sam w odniesieniu do własnego Never Neverlandu chętnie z określenia autotopia korzystał. Dobrze, no więc allotopia, no więc autonomiczny świat stworzony, wykreowany od podstaw przez autora, ale jednocześnie owe autonomiczne światy wikłają się w sieć powiązań z całym leksykonem mitów i tradycji kultury, co nie wynika przecież z ograniczonej wyobraźni pisarzy, lecz służy dekontekstualizacji i rekontekstualizacji wyzyskanych źródeł. Wiemy doskonale, że tak już to wyglądało u Tolkiena. W przypadku sagi Sapkowskiego cyrkulacja zapożyczonych skądinąd motywów, postaci oraz ról fabularnych otrzymała uzasadnienie tyleż kosmozoficzne, co poetologiczne. To pierwsze pozwala zobaczyć w cyklu polskiego pisarza, jak zresztą całej mitopoetycznej fantazy, uproszczony, dostosowany do upodobań szerokiego kręgu czytelników wariant mitologizmu w nowoczesnej literaturze. Stąd takie zabiegi poetyckie jak przeplatanie wątków, klamra kompozycyjna, chwyt opowieści w opowieści, otwarte zakończenie cyklu. Rzecz jednak nie tylko w tym, że proza Sapkowskiego demonstruje własne reguły. Liczne stylizacje, parafrazy, aluzje, cytaty, także defingowane, kryptocytaty, są nie tylko ekwiwalentem zasady cykliczności w planie poetyki, a nawet mikrostylistyki, lecz także wskazują na inne teksty, te realnie istniejące i nie, jako źródło, a jednocześnie swoiste przedłużenie, potencjalny, w cudzysłowie, ciąg dalszy opowieści. Przecież nawet tak ważne dla fantazy odniesienia do baśni i mitów nie oznaczają dążenia do restytucji jakiegoś archaicznego sposobu strukturyzowania rzeczywistości, lecz przywołują wyłącznie taką oralność, która pozostaje zapośredniczona przez pismo oraz druk. Jest oralnością z biblioteki, jest oralnością z pośrednich źródeł. Idei wielości światów odpowiada kompozycja zakładająca wielość wątków, mnogość wzajemnie się do siebie odnoszących planów narracyjnych i ostatecznie tekstualnych poziomów. W ten sposób powieściowy cykl nabiera znamion konstrukcji hipertekstowej. W sadze o Wiedźminie do elementów stymulujących, powiedziałbym nawet potocznie nakręcających ów domyślny hipertekst, należą odniesienia i aluzje historyczne. Co prawda przebieg pogromu w Rivi w wielu szczegółach odbiega od historycznych wydarzeń w Kielcach. Odmienna jest również statystyka ofiar. Narrator Sapkowskiego informuje, że zabite zostały 184 osoby, a blisko połowę stanowiły kobiety i dzieci. Analogię nasuwa jednak związek pogromu z psychospołecznymi następstwami dopiero co zakończonej wojny oraz próby politycznej instrumentalizacji tragedii. Od narratorskiej dygresji czytamy o hipotezach na temat domniemanych inspiratorów pogromu, które wypisz, wymaluj, wyczerpują właściwie wszystkie stanowiska zajmowane przez historyków i publicystów w sprawie wydarzeń kieleckich. Cytat z powieści byłby zbyt długi. Przytoczę zatem wyłącznie opinię, do której przynajmniej w pewnej mierze zdaje się skłaniać odautorski opowiadacz. Nieprzypadkowo też ta hipoteza jest relacjonowana na końcu tej dygresji. Wśród poważnych naukowych głosów zupełnie zagubiła się nader śmiała teoria pewnego młodego i ekscentrycznego magistra, który, dopóki go nie uciszono, twierdził, że w Rivi do głosu doszły nie żadne spiski i tajemne sprzysiężenia, lecz, dzień dobry, zwyczajne i jakże powszechne cechy miejscowej ludności. Ciemnota, ksenofobia, brutalne chamstwo i dogłębne zbydlęcenie. Narrator oczywiście ironizuje, ale jego sarkazm ma wyraźny sens moralizatorski. Pedagogika społeczna u Sapkowskiego związana jest z próbą krytyki antagonistycznego charakteru relacji między swoistością a obcością, nieprzypadkowo ujmowaną tu z perspektywy kogoś, kto sam przez się czyni tę relację problematyczną, a więc mutanta czy mutantów plasujących się na pograniczu ludzkiego i nieludzkiego. Zresztą ta kwestia bardzo często i słusznie była podejmowana przez literaturę przedmiotu. Rzecz jednak w tym, że motywacja moralizatorska zderza się tutaj z motywacją ludyczną, a ściślej parodiowaniem prawdziwej historii, to tych wydarzeń z prawdziwej historii, które mają charakter niezwykle dramatyczny i tragiczny. Brawurowe nawiązanie do pogromu kieleckiego w ostatnim, 12 rozdziale Pani Jeziora nie stanowi przecież żadnego wyjątku.
Wszak opisywana w Pięcioksięgu druga, wyniszczająca wojna północnych królestw z Nilfgaardem w całości została rozłożona na planie kalendarium II wojny światowej, poczynając od prowokacji w Glewicingen, o której wspomina się w czasie pogardy. Gdy zaś nieco dalej czytamy o wkroczeniu wojsk Kedwenu na terytorium Edirn, zaatakowanego przez Nilfgaardczyków, łatwo zgadnąć przynajmniej polskiemu czytelnikowi, że epizod zakończy się rozbiorem pokonanego kraju. W relacji przyjaciela Geralta, Barda Jaskra, bardzo ciekawe, że tutaj Jaskier powiada jak publicysta, historyk, może trochę nawet polityk, opowiada o tym w ten sposób, w każdym bądź razie bohater. Na moście na rzece Dyfne uścisnęli sobie dłonie margrabia Mansfeld z Artkarek i Menno Kehorn, głównodowodzący nilfgaardzkimi wojskami z Dol Angra. Uścisnęli sobie dłonie nad krwawiącym, dogorywającym królestwem Edirn, pieczętując bandycki podział łupów. Najobrzydliwszy z gestów, jaki znała historia. Kto by Jaskra podejrzewał o tego rodzaju emfazę? I chodzi do spotkania generałów Heinza Guderiana i Siemiona Krivosheina w dniu 22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem. Nie doszło na moście, wbrew legendzie. Dowódcy odbierali defiladę armii w centrum miasta. To opisane przez Sapkowskiego wydarzenia mają oczywisty wzór w agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939. Ewidentną wskazówką jest tu retoryka, z jakiej korzystają kedweńscy propagandziści. Nie idziemy na wojnę, jeno, tutaj bohater próbuje sobie przypomnieć tę frazę, którą usłyszał na szkoleniu. Jeno z bratnią pomocy. Przekraczamy również, by dać ochronę ludziom z górnego Edirn i tak dalej, i tak dalej. Choć same aluzje są tak wyraźne, że wręcz nie sposób ich przeoczyć i Sapkowski z całkowitym rozmysłem korzysta z takich odniesień historycznych, które dla czytelnika będą oczywiste, to już pytanie o funkcje, jakie by pełniły, okazuje się dosyć kłopotliwe. Traktowane z osobna nie dają podstaw do twierdzenia, iżby autor wykraczał poza reguły stosowności obowiązujące podówczas w przekazach medialnych i podżyrowane przez neoliberalny konsensus lat 90. Nie ma tutaj żadnej tendencji do rewidowania spojrzenia na wydarzenia historyczne. By to zilustrować, scena w Panie Jeziora, w której Geralt obserwuje przemarsz kolumny nilfgaardzkich osadników odsyłanych na mocy traktatu pokojowego za linię rzeki Jarugi. Przy tej okazji oczywiście nie obyło się bez przemocy i gwałtów, które wedle Nordlingów były słusznym odwetem. To wszystko odnosi się oczywiście do wysiedlenia ludności niemieckiej z terenów zajętych przez okupowane wcześniej państwa Europy Środkowej. O podobną scenę w polskiej prozie popularnej sprzed roku 89 byłoby raczej bardzo trudno, natomiast w latach 90. przypomnienie o tych wydarzeniach było dość oczywiste. Nie można też rzec, że w cyklu powieści fantasy Sapkowski stworzył odnoszącą się do II wojny światowej alegorię. Na przeszkodzie stoją tu liczne odniesienia prowadzące w zupełnie inną stronę. Choćby te, które piją do tradycji angloceltyckiej, i które zaznaczają się w onomastyce wiedźmińskiego uniwersum, nazwach świąt i rytuałów, nawet brzmieniu fikcyjnych języków. Kiedy w czasie pogardy czytamy o zjeździe czarodziejów na wyspie Tamed, przypomnę pisane TH i z podwójnym D na końcu, to zresztą być może najświetniejszy epizod w całej sadze, to warto pamiętać o leżącej u południowo-wschodnich wybrzeży Anglii Isle of Thanet, pisane tym razem przez TH, ale jedno T na końcu, którą to wyspę wedle tradycji władca Brytów Vortigern podarował w połowie V wieku germańskim wojom, mającym go wspomóc w walce z Piktami. No i tak rozpoczęła się ekspansja Anglów, Sasów i Jutów. Skoro zaś w cyklu Sapkowskiego Thanet okazuje się miejscem lądowania pierwszych ludzi, to w rezultacie długotrwały proces wybierania elfów zakrawa na repetycję wydarzeń z V do VIII wieku zakończonych germanizacją większości Brytanii i zepchnięciem ludności celtyckiej na zachodnie i północne peryferia wyspy. Swoją drogą, ówczesne wydarzenia, zwłaszcza z tej najwcześniejszej fazy inwazji germańskiej, sytuują się na pograniczu historii oraz legendy, a kwestia realności króla Artura
Artoriusa Ambrosiusa. Niektórzy w ten sposób rekonstruują potencjalny nomen i cognomen tej postaci, gdyby była postacią historyczną. Domniemanego zwycięzcy nad Sasami w domniemanej bitwie pod Bedon Hill, bo historyczność tej bitwy jest bardzo wątpliwa, to wszystko na zawsze pozostanie przedmiotem sporu. Ale przecież związek legendy i historii należy do zasadniczych tematów cyklu Sapkowskiego, zwłaszcza w ostatnim tomie Pięcioksięgu. Z jednej bowiem strony, przypomnę, pisarz ukazuje taki bieg wypadków, który w ramach powieściowego świata ma status niepowątpiewalny. My jako czytelnicy wiemy, co zdarzyło się naprawdę. Natomiast z drugiej podkreśla, że wszelkie wydarzenia nieomal natychmiast stają się przedmiotem politycznej i kulturowej, w cudzysłowie, obróbki, w toku której zmieniają się nie do poznania lub też skazane zostają na zapomnienie. W konsekwencji granica między historią a legendą okazuje się problematyczna, bo choć pierwsza z nich zachowuje ontologiczny prymat, ma charakter źródłowy, to bezpośredni do niej dostęp jest wykluczony. Tym bardziej, że nawet tymi postaciami, które jak Nimue mają ambicje dotarcia do prawdy, włada potężny, fabulacyjny i mityzacyjny impuls, za sprawą którego, owszem, w domniemanej historii, w obowiązującej wersji historii, umieją rozpoznać legendę lub manipulację, ale tylko po to, by na jej miejscu zainstalować inną opowieść, bardziej odpowiadającą ich własnym potrzebom, pragnieniom, marzeniom. W takiej sytuacji wglądu w prawdziwy bieg wydarzeń udzielić nam może nie żadna strona powieściowego świata, ale wyłącznie odautorski narrator, którego opowieść konstytuuje fabułę, determinuje wypadki, ostatecznie kreuje kronikę i encyklopedię fikcyjnego uniwersum. Tyle, że odautorski wyposażony w prerogatywy wszechwiedzy i wszechmocy narrator jest figurą wyłącznie umowną, konwencjonalną i jako taki pojawia się wyłącznie na kartach dzieł literackich. Tak więc, choć konwencja fantasy w swojej, w cudzysłowie, historycznej odmianie nie zaprzecza, nie neguje, nie odrzuca historii, to stanowi jej dekonstrukcję ukazującą, że odsłonięcie prawdy dziejowej ma strukturę fikcji literackiej. Nawiasem mówiąc, właśnie dlatego retoryka odsłaniania prawdy posiada trudną do odparcia moc perswazyjną. W tym kontekście historyczne aluzje w powieściach Sapkowskiego nabierają szczególnego znaczenia. Mają charakter heterogeniczny, nawiązują do różnych epok i różnych narodowych historii. Przy czym ich różnorodność okazuje się tak rozległa, że akurat w tym przypadku nie sposób mówić o syntezie historii Europy czy Zachodu, tak jak to było w pierwszym tomie Fundacji Isaaca Asimowa z 1951 roku. Albo o syntezie historii jako takiej. To kazus powieści Jeana d'Ormessona, Chwała Cesarstwa z roku 71. Mimo niezliczonych analogii i powtórzeń idących w bardzo różne strony, historia u Sapkowskiego nie przebiega podług żadnej matrycy. No, chyba iżby dopatrzeć się tu cyklu przypominającego te znane nie z historii, lecz mitologii germańskich, a więc domykające się katastrofą, tak przynajmniej całą sprawę tłumaczą elfy. Ale znowu, jest to tylko spojrzenie jednej ze stron, jeśli chodzi o kulturę uniwersum Sapkowskiego. W bardziej nowoczesnej wykładni chodziłoby być może o swego rodzaju układ dynamiczny, podlegający zmianom skokowym, czymś takim byłaby historia. A więc układ opisywalny w kategoriach teorii katastrof, co chyba najlepiej by korespondowało z międzyświatowymi wędrówkami Ciri, o których czytamy w ostatnim tomie. Tak czy owak, preparowanie powieściowej historii z różnorodnych odniesień przypomina do pewnego stopnia zasady i poetykę tekstowego kolażu. Ponieważ jednak w ostatecznym rachunku historia w cyklu wiedźmińskim okazuje się fabularnie spójna, najlepiej byłoby mówić o montażu bądź konstrukcji patchworkowej. Dla potrzeb tej konstrukcji wyzyskano aluzje nie tylko historyczne, lecz także nawiązania do dzieł literackich oraz innych tekstów kultury. Wiele z nich u Sapkowskiego pojawia się okazjonalnie i pełni przede wszystkim funkcje ludyczne. Większe znaczenie mają stosunkowo liczne odniesienia do powieści historycznych Sienkiewicza, po prostu dlatego, że jest ich najwięcej i coś z nimi trzeba zrobić. Znajdziemy kryptocytaty, niekiedy potraktowane dość przekornie, choćby przekładanie z polskiego na nasze słynnej puenty ogniem i mieczem, nienawiść wrosła z serca i zatruła krew pobratymczą. Czego? Skrzywił się Olsen. Mówcież po ludzku.
ciężkie czasy nastały. Znajdziemy parafrazy. Na przykład, kilka razy obuszkiem w czele wziął i potem już spokojny był i cichutki. To jest parafraza kwestii Kmicica opowiadającego Oleńce o pacyfikacji Upity. Będą i stylizacje, bo na przykład w dialogu Anglem z Drozdekiem pojawiają się frazy przypominające język sienkiewiczowskich kozaków. A któż to z tobą jest, jasna? Druchy dobre, itp., itd., itp. W ten sposób cykl Sapkowskiego nawiązuje szczególne relacje z trylogią, nie tylko jako dziełem ważnym, w czytelniczej biografii autora sagi o Wiedźminie, a ważnym, Sapkowski zapewnia i nie ma powodu, by mu nie wierzyć, że ulubioną jego rozrywką podczas różnych spętów fanów, festiwali, spotkań jest po prostu usiąść na bok w stoliczku, przy stoliczku, z którym siedzi na przykład z Marcinem Wolskim i licytują się wtedy wzajemnie, kto więcej z trylogii zapamięta. Ale tu nie chodzi tylko o taki jednostkowy związek z Sienkiewiczem jako autorem akurat dla siebie ważny. Sienkiewicz to przecież modelowy przykład takiego powieściopisarstwa, które na kanwie historii ustanawia zbiorowy mit. Zanim jednak o tym zwróćmy uwagę na odmienny aspekt literackiego dialogu, mówi czas, autor czasu pogardy. Tutaj Państwo mają fragment rozmów z Beresiem odnoszący się dokładnie do tej kwestii. Oczywiście nie jestem aż takim optymistą, żeby twierdzić, że wszyscy czytający rozpoznają pracowicie pakowane przeze mnie do tekstu cytaty. Przyznajmy szczerze, no, chyba optymistą może być, bo te odniesienia są tak czytelne, że dla przeciętnego licealisty powinny one być dość oczywiste. Sądzę raczej, że jest to mój mały, śmieszny ukłon w stronę niewielkiej grupy ludzi. Nie tych, którzy podskakują do góry, gdy napotkają zdanie za głowy, krzycząc triumfalnie, zdechnę ja i kurwoje, a wiem, poznaję to ściągnięte Sienkiewicza. To, co robię ja, Sapkowski, jest dla tych, co rozumieją subtelność gry i wiedzą, że to nie jest klawiat, ale puszczone do nich. Dobra, uczymy się tego puszczania oka do czytelnika. Po co, na co i co z tego wszystkiego wynika. Aluzje literackie służyłyby zatem nawiązaniu szczególnego rodzaju relacji z czytelnikami i grupą, pełniąc funkcję metaliterackich wskazówek. I nie popełnimy błędu, przyjmując, że subtelność gry oraz puszczanie oka odpowiadają temu, co niegdyś w liście dedykacyjnym do Balladyny, rzecz też znana licealistą, Juliusz Słowacki nazywał ariostycznym ośmiechem. Owszem, romantyczny wiersz wyrażał się zgodnie z duchem swojej epoki, poetycznie, elegancko. Puszczanie oka, o którym prawił Sapkowski, to jedynie pospolity frazeologizm. Zmiana zaś stylistycznego rejestru nie jest bez znaczenia, skoro od czasów romantyzmu subtelność literackiej gry mocno potaniała, dopasowując się do wymagań i kompetencji jak najszerszej publiczności. Jeżeli jednak przy tej okazji chcielibyśmy ponarzekać na historię, która jak zwykle zmierza ku gorszemu, to pamiętajmy, i tutaj Słowacki nas tego uczy, że należy to czynić od niechcenia, z artystowskim wyczuciem dystansu, który byłby wyrazem tej, jak chce, wiesz, wnętrznej siły urągania się z porządku i ładu, jakim się wszystko dzieje na świecie. Stąd właśnie u obu autorów, romantycznego poety i współczesnego prozaika, no znowu zacytujmy Słowackiego, tysiąc anachronizmów, które przerazi śpiący w grobie historyków i kronikarzy. I przeraża ich skutecznie do dziś. Dostrzegając w powieściach autora sagi o Wiedźminie przynajmniej pewne aspekty romantycznej ironii kreacyjnej, rozważmy kolejną aluzję, czy raczej reminiscencję. W pierwszym rozdziale Czasu Pogardy czytamy o niefortunnym gońcu królewskim, którego pechowa śmierć zdecydowała o militarnej katastrofie Nordlingów podczas nilfgaardzkiej ofensywy. No, goniec zginął, nie dotarł na czas z wiadomością. Zginął, bo został ustrzelony z łuków przez elfów toczących podjazdową wojnę w północnych lasach. A choć oddział Stojatal, o jakim tu mowa, był rozbity i znajdował się w odwrocie, to strzelec podjudzony przez kolegę znalazł dość czasu i ochoty, by popisać się umiejętnościami i jakością swojej broni. Scena wydaje się reminiscencją, epizodu z pierwszego rozdziału powieści Ostatnia walka Dakotów, 79 rok, zamykającej trylogię indiańską Krystyny i Alfreda Szklarskich,
Oto grupka młodych wojowników po nieudanym polowaniu prowokuje się wzajemnie do złożenia jakiegoś dowodu męstwa. W rezultacie, aby zachować twarz, Indianie zabijają mieszkańców mieszkających nieopodal farmerów, choć najchętniej każdy z napastników wycofałby się z awantury pod byle pretekstem. Żaden pretekst jednak się nie nadarzył, a incydent dał początek powstaniu Santee Dakotów w Minnesocie z roku 1862, jakoś tak blisko innej daty, które zresztą zakończyło się rypą klęską. Analogia między epizodami obu powieści mogłaby wydawać się dość wątła, ale też pojawia się pośród innych podobnych tropów. Tak jak krasnoludy zostały w cyklu Sapkowskiego wyposażone w cechy ewokujące stereotyp żydostwa, doświadczenie gett i pogromów, dominacja na rynku bankowym, upodobanie do kosztowności, tak los elfów ma sporo wspólnego z dziejami rdzennych mieszkańców Ameryki. Czwarty rozdział pierwszego tomu Pięcioksięgu został poprzedzony dwoma mottami, czy raczej pseudomottami. Państwo oczywiście wiedzą o tej bardzo charakterystycznej i zręcznie prowadzonej przez Sapkowskiego grze. W mottach pani Roszczynialska między innymi pisała o tym bardzo ciekawie. Pierwsze z tych mot poprzedzających czwarty rozdział pierwszego tomu przypisano niejakiemu Henowi Gedendejtowi, twórcy fikcyjnego dzieła Elfy i Ludzi. Wyimek relacjonuje wrażenia podróżników, handlarzy lub konkwistadorów, którzy po raz pierwszy ujrzeli niezwykłe budowle elfów. To jest ten cytat po Państwa lewej stronie. W burzy rzeki zobaczyliśmy ich miasta, tak delikatne, jakby utkane z koralnej mgły, które się wyłaniały. Wydawało się nam, że znikną za chwilę, że ulecą z wiatrem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest opis tych wszystkich cudów. I co jest istotne, co jest ważne? Tak jak to relacjonuje fikcyjny autor, odczuliśmy, że wchodzimy w przestrzeń urealnionej baśni, urealnionej cudowności. Ale zaczęliśmy też oswajać tą przestrzeń, przywołując te zapomniane słowa, zapomniane określenia z baśni, tak? Wszystkiemu nadawaliśmy nazwy. Gdzieś w odległych zakamarkach pamięci odnajdywaliśmy nazwy dla smoków i gryfów, dla syrep i nimf, dla syfit i dryad, tak? Wszystkiemu nadawaliśmy nazwy, w ten sposób wzięliśmy ten świat elfów, ten dziwny świat z pogranicza snu i jawy, realności i cudowności w posiadaniu. Proszę Państwa, ten fragment z tekstu Sapkowskiego jako żywo przypomina fragment kroniki Bernala Diaza, towarzysza Corteza. Po polsku fragment tej kroniki był drukowany w roku 1988, więc wszystko się zgadza. W tomie Kronikarze Kultur Prekolumbijskich. U Bernala Diaza przedstawia się budowle azteckie, azteckie miasta jako miejsce iście bajeczne, przeniesione do realnego świata wprost z kart romansu o przygodach Amadisa z Galii. Oświadczyliśmy to sobie nawzajem, także te wspaniałe budowle, te dziwne budowle Azteków, to przypomina cudowności, o jakich opowiadają księgi Amadisa. I trwaliśmy w zadziwieniu. Tyle tam było wysokich wież i świątyń i budowli wznoszących się wprost z wody. Nie dziwota, że niektórzy żołnierze pytali, czy to, co widzimy, nie jest snem. Nie dziwota, że tak się o tym rozpisuje, wiele rzeczy nawet pomieszając, gdyż nie wiem, jak wyrazić. Ujrzeliśmy bowiem cuda, o jakich nigdy nie widziano, o jakich nigdy nie słyszano. Być może Państwo pamiętają, że temu epizodowi z kroniki Bernala Diaza sporo miejsca poświęcił w znakomitym artykule Pośrednik Steven Grindant. W drugiej części tego artykułu, pierwsza dotyczy Herodota, druga właśnie kronikarzy hiszpańskich spotykających czy konfrontujących się z nowym światem. Tam się pojawia taka kategoria blockage, zatoru komunikacyjnego, skutkiem którego nie dochodzi do kulturowej wymiany. Niedoszły zaś partner niedoszłego dialogu przeobraża się w kogoś absolutnie obcego. Skutkuje to między innymi alienacją i fikcjonalizacją własnego doświadczenia, które wydaje się pochodzić z pogranicza jawy i snu, realności i literackiej fikcji. Atmosferę niewiedzy i niepewności przerywają dopiero akty agresji i przemocy. Pisze Grindel, cytuję, po raz pierwszy ujrzany Meksyk jest nie tylko dziwny, ale i nieuchwytny. Jego stolica jest nie tylko egzotyczna, ale w rezultacie wyimaginowana.
Tylko wtedy, gdy zostaje poddana przemocy, może być przyjęta jako rzeczywista i zawłaszczona. Po drugie, zniszczenie nadaje cel obecności Hiszpanów. Koniec cytatu. Świat znienacka staje się odrealniony, baśniowy i niesamowity. Hiszpański kronikarz XVI wieku nie mógł oczywiście sięgnąć do poetyki powieści gotyckiej czy współczesnego thrillera. Niemniej w jego wypadku analogiczną rolę odegrało nawiązanie właśnie do Amadisa de Gaula oraz innych romansów rycerskich. Korelatem problemów poznawczych, a także wrażenia ontologicznej niepewności destrukcyjnych dla poczucia własnej tożsamości okazał się u Hiszpanów tu zwrot z Gwindlata, sen o posiadaniu. Wszelako z uwagi na dobrze. Proszę Państwa, można by zauważyć, przytaczam te odniesienia do Gwindlata także dlatego, że jeżeli Sapkowski przeczytał Bernala Diaza, to wyciągnął dla siebie wnioski bardzo podobne co Gwindlat z lektury Diaza. Wszystkiemu nadawaliśmy nazwy, to określenie, które to zanie, które się pojawia u kronikarza wymyślonego przez Sapkowskiego, no, zwiastuje dążenie do likwidacji, eksterminacji elfów, tak? Zawłaszczenia ich świata przez ludzi. Żeby wszystko było już dla nas jasne, aluzyjny charakter drugiego motta jest już ewidentny i dużo łatwiejszy do zauważenia. Słowa marszałka Milana Raupenpeka, tu jest tylko jedno zdanie, są oczywiście parafrazą złowieszczego sloganu The only good Indian is a dead Indian. Oczywiście u Sapkowskiego to jest dobry elf, to martwy elf. Przypisywanego ten slogan zwykle XIX-wiecznemu generałowi Filipowi Henrymu Sheridanowi. Anegdota głosi, że jeden z wodzów indiańskich, który przedstawiał czy rekomendował się Sheridanowi, powiedział o sobie: ja dobry Indianin, na co właśnie generał odpalił, że jedyny dobry Indianin to martwy Indianin. Uwaga, proszę Państwa, sam generał wypierał się do końca życia, że cały epizod jest legendarny i niesłusznie jest mu autorstwo tych słów przepisywane, co oczywiście nie przeszkodziło mu wyróżnić parę wiosek czajeńskich. Występując w pięcioksięgu Sapkowskiego niejako pod znakiem owych fikcyjnych mod, elfy z powodzeniem mogą zostać uznane za odpowiednik Indian w realiach fantastycznego uniwersum. W literaturze przedmiotów znajdziemy też tekst, który sprawę stawia odwrotnie. Elfy to Żydzi, a krasnoludzi to Indianie. Skąd taki pomysł autorki, dali Bóg, nie potrafię powiedzieć. Ale jest też i taki tekst. W ramach ukierunkowanej w ten sposób interpretacji, to znaczy jak już nam to przyjdzie do głowy, tak? Z uwagi choćby na lekturę tych mod, to kolejnymi poszlakami okażą się partyzanckie metody walki, talenty tropicielskie elfów, w tym umiejętność cichego poruszania się w terenie, wreszcie łuk jako ulubiona broń starszego ludu. Oczywiście Sapkowski również przy okazji elfów łączy te odniesienia z wieloma innymi. Dość powiedzieć, że w przydomku Róży Szerbet, przywódczyni jednego z powstań, pobrzmiewa wyraźna aluzja do Robin Hooda i jego wesołej kompanii. Zważywszy na tragiczny los powstania, byłaby to gorzka ironia. Na tym nie koniec, bo drużyny zrewoltowanej elfickiej młodzieży nazywane są, są komandami, co kojarzyć się musi z Andreasem Baderem, Ulrike Meinhof oraz ich towarzyszami. A przy tym nie można zapomnieć w żadnym wypadku, że wszystkie nieludzkie rasy, krasnoludy, niziołki, elfy, zostały przez Sapkowskiego przejęte bezpośrednio z dzieł Tolkiena. Łucznicze i tropicielskie talenty elfów można, a nawet trzeba, wywodzić zatem również z Władcy Pierścieni. Ale skoro tak, to w konsekwencji przyjdzie nam stwierdzić, że Sapkowski jedynie uwyraźnił indiańską proweniencję starszej rasy, która u Tolkiena zaznacza się dużo subtelniej. Wszak melancholię wynikającą z tytułu przeczucia nieuchronnego zmierzchu ich świata przypisano Indianom już w powieściach Jamesa Fenimora Coopera, przynajmniej w ostatnim Mohikaninie. Tak jak to było w przypadku nawiązań do tradycji arturiańskiej, również indiański trop posiada u Sapkowskiego podwójny adres. Odnosi się bowiem zarówno do stereotypu szlachetnych czerwonoskórych wojowników, utrwalonego w popularnych powieściach i filmach, jak też do wydarzeń historycznych związanych z eksterminacją Indian, zniszczeniem ich kultury, zaborem ziem przez Europejczyków. W konsekwencji wzmianka o przybyciu pierwszych ludzi do uniwersum wiedźmińskiego cyklu, jaka pada podczas rozmowy między Wilgefortzem a Geraltem na wyspie Tanet,
pije tyleż do początków anglosaskiego podboju części Brytanii, o czym mówiłem, co do założenia w roku 1620 pierwszej kolonii w Nowej Anglii przez pielgrzymów ze statku Mayflower. Wspomina się nawet o odpowiedniku słynnego Plymouth Rock, głazu, który wedle tradycji do dziś znajduje się w miejscu lądowania osadników. Eklektyczny charakter stworzonego przez Sapkowskiego świata oznacza, że został on nadbudowany nad odniesieniami historycznymi i literackimi, które zasadniczo funkcjonują jako równoprawne. Czytelnik zatem winien uznać, że uniwersum wiedźmińskie odnosi się zarazem, i teraz pytanie, co z tym zrobić, zarazem do historii II wojny światowej, tradycji arturiańskiej, historii wczesnośredniowiecznej Brytanii, powieści Sienkiewicza, wątków indiańskich, dzieł Tolkiena i wielu innych kontekstów. Przy czym żaden z nich nie dominuje nad pozostałymi, a ściślej rzecz biorąc, może dominować wyłącznie lokalnie w odniesieniu do konkretnego wątku czy tematów pięcioksięgu. Dlatego z perspektywy całego cyklu, nawet przywołanie tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej nabiera znamion dwuznacznej etycznie kreacyjnej zabawy. No, ariostyczny uśmiech, z którym mówimy o eksterminacji z czasów II wojny światowej, co z tym zrobić? Umieszczenie tedy aluzji historycznych pośród innych szeroko pojętych odniesień kulturowych daje skutek w postaci tekstualizacji historii. W ten sposób zbliżamy się do wizji przeszłości jako wielkiej rekwizytorni, składu motywów, wątków oraz figur, gotowych by je zestawiać w dowolne kombinacje. Tak pojęta historia byłaby oczywiście karykaturą tradycji, jak i systemu klasycznych topoi. Nic dziwnego, że na przykład Katarzyna Kaczor z dużym dystansem traktuje kulturowy recycling Sapkowskiego, wytykając takiej strategii artystycznej stricte konsumpcyjny stosunek do przywołanych kontekstów. Wytoczmy działo największe z możliwych. Już w latach 80. XX wieku Frederick Jameson łączył postmodernizm z wymianą tak istotnych dla kultury nowoczesnej koordynatów temporalnych na przestrzenne, co miało skutkować utratą poczucia historyczności, kulturą symulakrów, powszechną tekstualizacją. Paradoksalnym następstwem tych przeobrażeń okazała się skłonność do pastiszowych stylizacji, zrównujących w planie estetycznym niedostępną, utraconą przeszłość z wyalienowaną teraźniejszością. Tak wtedy okazało się, że wobec tego, co utracone, możemy przyjąć postawę wyłącznie estetyczną, a nawet konsumpcyjno-estetyczną, co skutecznie wyzyskała kultura popularna. Okazało się również, że utrata i alienacja doskonale służą konsumpcji, która dzięki nim nabiera charakteru kompulsywnego. Tego głodu, tego apetytu wynikającego z utraty zaspokoić nie sposób. Tyle, że opisany przez Jamesona mechanizm nie wydaje się charakterystyczny wyłącznie dla ostatnich dekad XX wieku. Został wynaleziony już dość dawno temu, na progu nowoczesności, a jego pierwszą manifestacją było zjawisko, które do historii przeszło pod mianem sentymentalizmu. Naszej ponowoczesności przypadałaby zatem zasługa jedynie intensyfikacji, upowszechnienia owego mechanizmu, który wydaje się napędzać logikę kulturową nie tylko późnego kapitalizmu, bo także kapitalizmu en général. By wykazać, że twórczość Sapkowskiego nie poddaje się tej logice bez reszty, nie wystarczy przypomnieć, że wyrasta ona z fascynacji utraconą historią. Wszak równie wymownym świadectwem takiej fascynacji będą seriale na kanale HBO, działalność rozmaitych grup rekonstrukcyjnych albo moda vintage. Literaturę fantazy zasadnie można by policzyć do tej samej grupy zjawisk, rzecz w tym, że takiemu przyporządkowaniu wymykają się dzieła, które wykraczają poza konwencję, a przecież pisarstwu Sapkowskiego nie sposób odmówić oryginalnego rysu. By go uchwycić, warto sięgnąć do teorii parodii zaproponowanej przez Lindę Hetchen. Parodia, definiowana roboczo jako powtórzenie z krytycznym dystansem, została ujęta przez kanadyjską autorkę bardzo szeroko, także objęła również wszystkie zjawiska pokrewne, z pastiszem na czele. Z punktu widzenia tradycji literaturoznawczych rozróżnień z pewnością było to spojrzenie nazbyt ogólne, ale też Hetchen nie traktowała parodii w kategoriach genealogicznych, a więc nie jako wydzielonej grupy tekstów, które są parodiami, w odróżnieniu od tych, które są pastiszami, trawestacjami, stylizacjami.
lecz opisywała ją parodię jako charakterystyczny, szczególnie dla sztuki XX wieku, pewien estetyczny modus, tryb, którego istotą byłaby, cytuję, paradoksalna strategia powtórzenia jako źródła wolności. Pod tym względem, to na odpowiedzialność Henschen, parodia byłaby zresztą podobna do renesansowego imitatio. Wszelako, czytamy kilka wersów niżej, ironiczny dystans współczesnej parodii może równie dobrze pochodzić z utraty tej wcześniejszej humanistycznej wiary w kulturową ciągłość i stabilność. Na użytek prozy Sapkowskiego należałoby oczywiście wymienić wiarę w kulturową ciągłość i stabilność, wszak autor Wiedźmina w pewnym sensie zdaje się ją podzielać, na nowoczesną ideę ciągłości, niekoniecznie stabilności historii. Przy okazji zwróćmy uwagę, że chodzi tu o ideę, idea ciągłości historii, absolutnie fundamentalną dla powieści historycznej. Otóż Sapkowski ani nie celebruje utraty tej idei, ani też nie przeprowadza, jak powiedziałby Jameson, estetycznej kolonizacji przeszłości, lecz usiłuje nas przekonać, że utrata może się stać zyskiem. Owszem, autor sagi o Wiedźminie pozwolił sobie na sparodiowanie tragicznych wydarzeń z dwudziestowiecznej historii. To, że podobnie potraktował inne konteksty historyczne, nie tylko historyczne, jedynie uwyraźnia jego gest. A choć współczesna literatura dostarcza przykładów dużo bardziej radykalnego naruszania kulturowego tabu, jakim zostały objęte traumatogenne doświadczenia dziejowe, to artystyczne transgresje służyły przecież celom moralizatorskim i pedagogicznym, zazwyczaj przynajmniej, podtrzymując pozycję źródłowego wydarzenia jako niewyrażalnego, a więc także niewyczerpalnego punktu odniesienia. Tymczasem pięcioksiąg Sapkowskiego uczy, że II wojna światowa jest iterowalna, że historia może pomieścić niezliczone długie wojny, których obrazy w dobie mediów elektronicznych reprodukujemy aż po ich nieomal zupełną dematerializację, za sprawą której osiągałyby status czystego przedstawienia. Wszelako aluzje historyczne, które z jednej strony poświadczają ów proces, z drugiej wprowadzają doń autorefleksyjną nadwyżkę, uzupełniając go tym samym o poziom krytycznej samowiedzy. W ten sposób właściwe kulturze popularnej sprowadzanie historii do powtarzalnego, przygodowego schematu czy multiplikowanie scen przemocy i gwałtu przestaje być aktywnością służącą wyłącznie estetycznej konsumpcji. Sapkowski przyjmuje do wiadomości, że utraciliśmy z pola horyzontu percepcji historyczne doświadczenie II wojny światowej, albowiem okazało się, wojna bośniacka, że także i ta historia nie nauczyła nas niczego. A jednocześnie niezwykle mocno podkreśla, że to, co utracone, zawsze może powrócić. Że powraca nawet w ramach zakreślonych przez konwencję fantazy, w obrębie literackiej allotopii bądź schematu fabularnego awanturniczej powieści. I że dokładnie jak chciał tego klasyk. Takie powroty bywają zazwyczaj niesamowitym spektaklem, co zresztą może zostać i zostaje z powodzeniem wyzyskane do udzielenia nam moralnej lekcji. Powtórzę. Proza Sapkowskiego dostarcza znakomitej ilustracji dla zjawiska, które Jameson nazwał utratą poczucia własnej historyczności przez współczesne zachodnie społeczeństwo. Trzeba jednak znowu podkreślić, że dla kultur krajów peryferyjnych i postzależnych owa utrata nie stanowi żadnego nowum. Tylko z pozoru polska kultura wydaje się przesiąknięta historycznością, podczas gdy w istocie, co przy okazji swojej antysienkiewiczowskiej kampanii odkrył Stanisław Brzozowski, w miejsce historii najchętniej podstawiała jej fantasmatyczne obrazy, sugerując, że istotne życie narodu trwa zdeponowane w jakimś domyślnym deszczasie. Wysiłek modernizacyjny, podjęty przez nas na nowo po roku 89, wymagał, by po raz kolejny spróbować odstawić całe to oberamergał. Sapkowski okazał się tu całkiem przydatny, jako autor opowieści, w której fantazmaty historii narodowej ustępowały miejsca nowej wersji przygód świętej rodziny, złożonej bez wyjątku z samych tylko zmęczonych, rozczarowanych i udręczonych przez historię odbiców. Bo właśnie tym jest opowieść o Geralcie Yennefer i Ciri. Rozmaite niekonsekwencje i zaniechania przy realizacji modernizacyjnego projektu, jak też stosunkowo wysokie koszty, zdecydowały o zmianie społecznych nastrojów. Tak wtedy w ostatnich latach najdobitniej wybrzmiewają głosy wzywające do odzyskania dumy z narodowych dziejów, tym bardziej, że historia bywa po staremu mylona z jej fantasmatycznymi przedstawieniami. To samo, co w latach 90. zdawało się siłą prozy Andrzeja Sapkowskiego, obecnie może przemawiać przeciwko niej.
przynajmniej przez jakiś czas. I chyba symptomatyczne, że pisarski powrót Sapkowskiego do wiedźmińskiego uniwersum w sezonie burz spotkał się z zainteresowaniem czytelników, ale też ostatecznie okazał się źródłem lekturowych rozczarowań. Ale gra się moim zdaniem toczy i być może sukces gier, być może, jeżeli wszystko zakończy się dobrze dla autora Wiedźmina, sukces potencjalnej ekranizacji serialowej Netflixa będzie sygnałem kolejnej zmiany nastrojów. Dziękuję bardzo. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję serdecznie panu profesorowi i z przyjemnością otwieram dyskusję, czekając na państwa pytania. Do wypowiedzi. Proszę. Ja mam takie pytanie, to znaczy, czy którykolwiek z tych autorów podaje, jaka jest przyczyna utraty historyczności, oprócz, bo mi przychodzi do głowy tylko jeden powód, najlepiej jest zapomnieć to, co zrobiliśmy wcześniej, bo jak będziemy pamiętać, to będzie nas dużo. Coraz większy stopień zapośredniczenia doświadczenia egzystencjalnego i społecznego, coraz większy stopień uświadomianego sobie przez nas uwikłania w media. W związku z tym trudno podtrzymywać, coraz trudniej podtrzymywać przekonanie, że charakter źródłowy, ontologicznie prymarny ma realna historia. Tak? No, choćby doskonale państwu znane teksty Baudrillarda, które na ten temat mówią. Jeżeli nawet Jameson nie używa pojęcia symulacrum, szczerze mówiąc nie pamiętam w tym momencie, czy gdzieś tam Baudrillarda przywołuje, czy nie, to też mówi o takim doświadczeniu, w ramach którego świat stał się dla nas sztuczny, dlatego że w cudzysłowie prymarne, pierwsze jest dla nas doświadczenie już zapośredniczone. Tak? Jakby świat realny postępuje za światem zmediatyzowanym. Ta relacja została odwrócona. Tak? Skąd mamy mleko? Mleko nie pochodzi od krowy. Mleko pochodzi z kartonowego pudełka, które kupujemy w sklepie. Oczywiście my wiemy, że ono pochodzi od krowy, ale to jest dziwne i niesamowite. Jakby na przekór naszemu codziennemu doświadczeniu. To jest nawet, myślę, poważniejsza sprawa niż to, o czym pan mówi. Tak? To znaczy chęć wyparcia tych mrocznych stron doświadczenia historycznego, które były nieustanną z kolei siłą literatury nowoczesnej. Literatura nowoczesna to i nie tylko Różewicze, Celany, tak, czerpała swoje posłannictwo z zadania nieustannego przeciwdziałania tym próbom wyparcia. Ale myślę, że ten element związany z coraz większym uwikłaniem w media jest w skali masowej dużo bardzo wyraźnym powodem utraty owego doświadczenia historyczności niż chęć wyparcia tego, co jest niemiłym wspomnieniem. Ja może jeszcze nawiążę do tej historii z perspektywy tego słynnego, zwłaszcza w tekstach krytycznych i teraz nie mamy wrażenie, poglądu, jakoby trylogia Kłosowska była odwarstwiona od metody pracy twórczej Sapkowskiego pod tym względem, że oto mamy powieść historyczną, a wcześniej jej nie było. Tymczasem z tego, co mówił pan profesor, wynika, że właśnie wręcz przeciwnie. To znaczy ta predylekcja Sapkowskiego do wstrzykiwania historii w narrację fantastyczną jest jakąś jego szerszą wynikałoby z tego praktyką twórczą. Trylogia Kłosowska była tylko konsekwentnym krokiem w tym kierunku. Zresztą państwo pewnie wiedzą, że w latach 80. jednym z nurtów rozwojowych literatury fantasy stała się taka fantasy uhistoryczniona. No, oczywiście w tym momencie będzie się to najsilniej kojarzyło z George'em Martinem, tak? Którego cykl zresztą rozpoczął się bardzo późno, już po Sapkowskim, ale już w latach, Dan Eddings, prawda, w latach 80. i parę innych takich cyklów, gdzie allotopia, jeśli chodzi o zasady rządzące tym fikcyjnym światem, jest z premedytacją robiona w taki sposób, żeby nam to przypominało nasze wyobrażenia historii. Jeśli chodzi na przykład o motywację bohaterów, o ich sposób zachowania, o ich moralność, tak? Tak jak człowiek współczesny sobie może rekonstruować wyobrażenia człowieka sprzed kilkuset lat. Zresztą jako dużo bardziej podobnego do siebie niż w czasach złotych w okresie powieści historycznej. Takie dążenia do kolorytu lokalnego przy tej okazji mogą być wzięte w nawias. Więc ten człowiek
teoretycznie z innych czasów i z innego miejsca jest w gruncie rzeczy bohaterem na wskroś współczesnym. To zresztą jest jedna z przyczyn spektakularnego sukcesu Sapkowskiego. Jeśli chodzi o obszar literatury nazywanej popularną, czy kultury zwanej popularną, to tylko chyba konkurentem dla Sapkowskiego jako autora, który mówi o naszym odczuciu związanym z doświadczeniem lat 90. byłby chyba tylko Pasikowski w Psach. Nikt nam lepiej o tym nie powiedział. O naszym spotkaniu ze światem brutalnego kapitalizmu, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem i w gruncie rzeczy tylko jedyne co można zrobić, to bronić wartości rodzinne. Przecież to się, jak wypisz, wymaluj, zgadza z naszym światopoglądem, takim ankietowym przynajmniej. Tak? A to, że jest to rodzina funkcjonalna, tak? Wiedźmin, czarownica i ich przybrana córka, to tym lepiej, to tym mocniej tą sprawę uwyraźnia. Cały świat jest przeciwko nam. Jedyne, co możemy przeciwstawić, to tylko tak, ten mały swój zakątek. Proszę bardzo. A przepraszam, bo kiedyś też mi takie nachodziły refleksje na Sapkowskim, ale w takim wypadku znaczy można to ciągnąć wiele stron. Ale też trzeba pamiętać, że Geralt jest generalnie, nie wiem, jakby to powiedzieć, eksterminatorem elementów niepożądanych, który stopniowo w pokładaniach zaczyna tracić pracę, dlatego te elementy są coraz bardziej włączone do społeczeństwa. No to już można by zinterpretować milion sposobów, co to miało znaczyć. Dlaczego? Bo jest tam w tych końcowych opowiadaniach jest taki motyw, że nowy Wiedna, na ulubiona Wiedna księżniki, no to nie zabijesz. No trochę na moście, ale pobiera opłaty, konserwuje głos. Nie wiem, też to zabija. Generalnie on po prostu traci fakt. Jakby to nie wiem. Oczywiście to można robić, ale wie, że to jest też jakaś opowieść o transformacji ustrojowej, kiedy część osób już po prostu straciło w nowych warunkach pracę. Albo nawet, proszę Państwa, strach pomyśleć o humanistach. Czy nasza pozycja jest daleko różna od sytuacji Wiedźmina, który staje się anachroniczny? Państwo pamiętają może to, ten dialog z anachronicznego Wiedźmina z nowoczesnym Wiedźminem. Tak mu się próbują przedstawić prywatni detektywi, których wynajmuje, żeby się dowiedzieć, kto próbował przycisnąć Jaskra. Tak? Ci jego koledzy po fachu, rzekomi koledzy po fachu, bo Geralt, jak Państwo pamiętają, wcale się nie pali do tego, żeby uznać jakieś pokrewieństwo z nimi, giną szybciej niż on, prawda? Natomiast to jest jeden z tych wątków, tych momentów w sadze, który bardzo dobitnie zwraca uwagę, że bardzo rozmyślnie i bardzo celowo Geralt został umieszczony w pozycji kogoś spóźnionego, kogoś, kto jakby jest o krok, a może o dwa kroki poza przemianami społeczno-historycznymi, poza procesem dziejowym, tak? I w związku z tym nie znajduje dla siebie, nie może dla siebie znaleźć miejsca w tym świecie. No, proszę Państwa, no oczywiście no kolejna mutacja bohatera romantycznego w jakiś sposób. Znaczy jakby tych postaci stworzyły na początku nowoczesności, na przełomie XVIII-XIX wieku. Przypomina, że swoją drogą jest to pewien paradoks, że bohater główny, który ogniskuje na nas nasze spojrzenia, jest w pewnym sensie anachroniczny w świecie, który jest tak historycznie zbudowany, prawda? I realistyczny dla nas. Bo ten świat niby historyczny tak naprawdę to jest nasz świat. To jest świat, to jest Polska lat 90. To jest społeczność, w którym poczuliśmy się całkowicie wyalienowani. Działająca według reguł, których nie możemy zaakceptować, z którymi się źle czujemy. Tak? No i reagujemy na to poczucie, zgłaszając w każdej ankiecie socjologicznej, że to, co najważniejsze w życiu, no, to oczywiście wartości rodzinne. Mówię o tym dlatego, że sporą frajdę też sprawił mi pewien wpis, czy pewien komentarz w internecie, odnoszący się do wiadomości, że Netflix właśnie przymierza się do ekranizacji, do zrobienia serialu na bazie Wiedźmina. Jeden z przedstawicieli firmy powiedział, że no, Sapkowski opowiada tutaj o rodzinie, która próbuje się przeciwstawić. Nie podobało się to strasznie internautom. Ale myślę, że nie podobało mi się dlatego, że to jest też wypierane przez nas, że tak naprawdę opowieść Sapkowskiego mówi coś o naszym doświadczeniu, którego być może niekoniecznie się chcemy przyznać, także do takiej sentymentalnej stronie u nas, prawda?
te wartości rodzinne jako przeciwwagę dla wszystkiego, wszelkiego draństwa, którego się musimy dopuszczać w świecie korporacyjnym. Nie wiem, czy też pan profesor... Doktoranckim, prekariackim, tak? Który wymusza dla nas wyścig szczurów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy pan profesor też się zgodzi z tym, że ta współczesna, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, powieść historyczna, czy historyczna fantastyka, która się rozwija w Polsce, że wspomnę chociażby Komudę, jednak ustępuje pod względem tej krytyki politycznej i społecznej Sapkowskiemu, który wydaje się być w tym kontekście trochę bardziej uniwersalny i mniej zadłużony, powiedzmy, politycznie. To pytanie, które sobie pozwoliłem postawić na koniec, to znaczy, jeżeli uważam, że Sapkowski cudownie wpisał się w lata 90., to dzisiaj sytuacja wydaje mi się bardziej skomplikowana. Tak? Jeżeli te deklaracje, które padają w przestrzeni publicznej, a nie tylko mi chodzi przecież o deklaracje ze strony osób społecznych, tylko całych grup społecznych, nie osób publicznych, ale całych grup społecznych, tak? Mówiące właśnie o potrzebie powrotu do tradycyjnej tożsamości, wydają mi się troszeczkę gryźć się z tym, co ja u Sapkowskim odnajduję. W związku z tym to nie byłby dla niego dobry moment. On by do naszego czasu nie bardzo pasował. Ale sprawa chyba nie jest rozstrzygnięta, także tutaj mogę powiedzieć tylko to, że być może sukces gry pokazuje, że jednak to nie jest tak, że Sapkowski należy już do zamkniętej epoki, że ten okres lat 90., który Sapkowskiego stworzył, to już jest coś, co jest w naszym życiu kulturowo-społecznym etapem zamkniętym. Być może gra toczy się tutaj dalej. Co zaś do tradycyjnego rysunku współczesnych prób odnowienia powieści historycznej, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Wiele z nich ma taki bardzo wyraźny programowy rys tradycjonalistyczne. Oczywiście dla Jamesona to sprawa byłaby oczywista, że jest to symulakrum, że jest to właśnie próba przywołania tylko i wyłącznie pewnego mitu. Nie powrót do historyczności, tak jak działalność grupy rekonstrukcyjnej, tak? To nie jest, nie oznacza powrotu do świadomości, powrotu świadomości historycznej. Ale przecież te powieści historyczne bywają różne, no i Państwo doskonale pamiętają choćby takie słynne wydarzenie, jak ten wyniki tego konkursu na literaturę, na powieść nawiązującą do bitwy pod Grunwaldem, tak? Były różne rzeczy, na ogół przeciętne, no ale Twardoch wyskoczył z Wiecznym Grunwaldem, książką z pewnego punktu widzenia skandaliczną, bo napisano tak, jakby on święcie był przekonany, że można dzisiaj napisać książkę romantyczną, i prawie mu się udało. Zaświaty, o których opisuje, przecież nie mają wcale innego statusu niż zaświaty opisywane w literaturze romantycznej, kiedy można było jeszcze uważać, że to wszystko jest na serio. Prawie mu się udało, jak uważam. No ale to jest zupełnie inne spojrzenie na przeszłość niż to, co serwuje nam większość pisarzy. Nawet Hereźńska, jak Państwo wiedzą, ma rozmaite akcenty i nieprzypadkowo ciągną ją w swoją stronę krytycy z bardzo różnych obozów politycznych. Ona też nie jest jednoznaczna. Co do takich historyczno-politycznych akcentów, to przecież urzędy publiczne też pojawia się bardzo dużo. On wprost bardzo neguje tą politykę, która jest teraz prowadzona, zwłaszcza Unią Europejską i homogenizację kultury. Zaryzykowałbym, że tutaj właśnie Grzędowicz idzie taką ścieżką przetartą przez Sapkowskiego, żeby umiejętność tego rodzaju gry kodami historycznymi i kodami kulturowymi to jest coś, co po prostu jest taką inspiracją, czy znalazł właśnie zachętę u Sapkowskiego, żeby wprowadzić również i te elementy. Oczywiście rozegrał to po swojemu, tak? To gdyby Grzędowicza rozważać, to niekoniecznie musimy dojść do takich wniosków, jakie nie doszedłbym do takich wniosków, jakie przyszły mi do głowy przy lekturze Sapkowskiego, ale myślę, że w tym aspekcie Sapkowski mógł go ośmielić. Mogę jeszcze wtrącić dwa pytania. Znaczy jedno odnośnie jest gry o tron. Bo gry o tron, jeżeli się taką powiedzę, długo wytrwa w tych książkach, to ona zaczyna mieć właśnie taki wydźwięk restauracyjny.
To znaczy, się pojawia ten wątek, że tak naprawdę wszystkie złe postacie, którym się wiedzie, i się wiedzie, bo oni, znaczy, każdemu, kto się wiedzie, kto się robi, dzieje się dlatego, na przykład, że jest skorelowany z tym, że on chce po prostu Targaryenem. Mm-hmm. I generalnie, jak patrzymy na ten wątek z pierwszej części, to się okazuje, że oni tak naprawdę mają spisek, żeby Targaryenów przywrócić. A generalnie właśnie wszystkim postaciom, które na przykład jak Marista Anselmy wyjeżdża na drugi koniec świata, żeby wspierać Daenerys, bo stwierdził, no dobra, jak mi ci królowie wywalili, to znaczy, że się pomyli, że trzeba wrócić do starych, to im się generalnie przynajmniej w książkach wiedzie całkiem nieźle, powiedzmy sobie resztę. No. Jeżeli masz 67 lat i w przeciwieństwie do połowy królestwa, wciąż żyje, to nie może tego uznać, że to jest źle. I że w takim wypadku jakby ten taki jakiś jest jakiś cynizm Martina. Zupełnie zagadkowa sytuacja, prawda? Bo tutaj rzeczywiście ten plan metafizyczny, tak, jest nadbudowany nad, wydaje się tą cyniczną przestrzenią polityki, gdzie toczy się taka hopsowska, mamy taki, do czynienia z takim hopsowskim stanem barbarzyństwa, tylko że wtórnego barbarzyństwa, tak? Wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Ale nad tym wszystkim jest ten plan metafizyczny, tak? W ramach którego władca jest wybierany. Tylko mam jedno wrażenie. Po pierwsze, oczywiście w deklaracjach Martina ten plan metafizyczny jest motywowany, proszę zwrócić uwagę, rewolucyjnie. To jest marzenie o rewolucji. Przecież Daenerys jest też rewolucjonistką, tak? Wprowadzającą zupełnie nowy porządek społeczny. Nieprzypadkowo. Aha, i druga sprawa. Bankierzy z Braavos. Oni, jak Państwo wiedzą, źle postawili na razie, prawda? Postawili na tego nieszczęsnego, mniej udanego brata Baratheona. Ale myślę, że w końcu postawiono Daenerys i wtedy wszystko się poukłada. Tylko że, proszę zwrócić uwagę, finał też jest, w takim razie byłby dziwny, oczywiście to jest mój domysł na finał samej opowieści, co do której nie wiadomo, czy on będzie. Nie mówię tutaj o filmie, tylko mówię o wersji książkowej. Jeżeli Martin jest mądry, to go jednak nie napisze. Tak jak Kres wcześniej, prawda, który nie skończył swojego cyklu. Chodzi mi o to, że sukces, cały czas jest to tylko moja hipoteza, gwarantuje tylko spotkanie tego planu metafizycznego, wyboru bogów, tak, można by powiedzieć, tak, z wyborem bankierów. Jeżeli dadzą Daenerys kredyt, to te dwa plany się ze sobą zejdą, tak, i wtedy będzie żelazny tron po prostu należał Danit, co nie oznacza, że ona na nim zasiędzie, bo jak Państwo wiedzą, ci, którzy naprawiają świat, którzy zmieniają świat, nie zmieniają go dla siebie, tylko muszą po zmianie świata odejść. Wiemy o tym doskonale choćby z Tolkiena, ale to nie jest jedyna odpowiedź, która uczy tej mądrości. A jeszcze drugie pytanie, bo mi sobie przyszła taka, kiedy przeglądałem przez wakacje książkę, znowu opowiadanie, jaki jeden drodzy. To jest trochę inna ta, powiedziałbym, ranga literacka, jednak postać wciąż mi się wydaje bardzo ciekawa. To znaczy, Bedrowicz, znaczy kiedy umieliśmy go osadzić w jakimś konkretnym czasie, w konkretnym roku, to jest koło roku 80, czy może 81, czas stanu wojennego, który się tam dzieje. Generalnie mam do czynienia ze starym bimbrownikiem, który jeździ w kurtce Sesmana, trójkołowym rowerem, w całej wsi ma pochowaną broń. I generalnie ciągle walczy z nicią. Z drugiej strony jest jeszcze drugi taka wersja opowiadań, która się styka z całą kulturą amerykańską, która do Polska przyszła w 89. Na przykład którego dnia się budzi i mówi, że musi skonstruować krzesło jakieś, bo mu tak mówi intuicja, a intuicja jeszcze nigdy nie myliła i przyjdzie do terminatu. Jak to jest spojrzeć? Wie pan co, to jest zupełnie inna sprawa kaloszy, dlatego że to jest autor, którego bym stawiał w zupełnie innej przestrzeni. Nie chodzi mi tutaj o kwestię, nie wiem, obiegu literackiego, tylko zupełnie inną przestrzeń, bym powiedział, ideową. Ale ta przestrzeń ideowa oczywiście jest skorelowana z pewnymi wyborami poetyckimi, w tym wypadku Pilipiuka. Pilipiuk okazał się taką bardzo poręczną odpowiedzią na pewien problem, przyznam się Państwu do niego, a czasy są jakie są, pewne rzeczy się dzieją, trzeba wyjść naprzeciwko tym czasom, w związku z tym w programie naszego kursu literatury najnowszej musi się też pojawić jakiś wątek dotyczący takich tendencji prawicowych, narodowo-prawicowych, konserwatywnych. Tylko, Holender, jakim przykładem literackim to zilustrować? No, jak przychodzi co do czego, to zostaje tylko stary Rymkiewicz, oczywiście jako eseista. No ale co z tymi młodszymi autorami? Jeśli chodzi o teksty programowe, nie jest źle. Weźmy sobie taki stary jeszcze manifest Krzysztofa Kellera z lat 90. W rytmie godzinek na rosyjskim trupie, nie na Moskala trupie, ale na rosyjskim trupie.
Bardzo dobry tekst, bardzo dobry esej. Chyba jeden z najlepszych takich manifestów kulturowo-ideowych napisanych w latach 90. No ale co z realizacjami literackimi, co z realizacjami poetyckimi? No jakoś talentu pisarskiego po tej prawej stronie nie stało. I może Pilipiuk właśnie, bo jego postać jest ulepiona z naszego antyeuropejskiego i antyzachodniego resentymentu. I jest zrobiona w taki sposób, że jak ten Wędruchowicz pogoni tych agentów Mulder i Scully, to mamy taką satysfakcję, że on dowalił, tak? Że na prosto coś mówi o nas. No, nie wiem, czy to jest taka skala, żeby akurat tego Pilipiuka, czy Pilipiukiem strzelać, nie wiem, do Witkowskiego na przykład, tak? Czy to aż tak? Pewnie to byłaby lekka przesada, ale ponieważ on by zrobił Irak Ryba, to niech będzie, że Andrzej Pilipiuk jest jednym z najlepszych autorów takich prawicowo-konserwatywnych obecnie na polskiej scenie literackiej. No bo jeśli chodzi o Twardocha, to mamy kłopot z jego afiliacją narodową, więc on tutaj też by nie bardzo pasował. Z tego punktu widzenia nie można, teraz już mówię poważnie, oczywiście byłby kłopot, żeby wpisać Pilipiuka do tej samej takiej liberalno-konserwatywnej bajki, jaką nam opowiada Sapkowski. To są, jak wiemy doskonale, no, dwa dość różne obozy, zwłaszcza dzisiaj. Ja chciałbym się wrócić do moment do zdolności Sapkowskiego i jego rozmiarów nawiązań do Krytostatu. Tam jak dzisiaj piszmy się dopatrujemy ich Hemingway, a nawet znalazłem tam w cytacie Ziemia się poruszyła, prawda? Natomiast oczywiście część tego powsiemnie głębiej. Natomiast ja się spotkałem ze zjawiskiem, kiedy kryptocytat Sapkowskiego jest przypisany Sapkowskiemu. To był cytat, że jeśli się kiedy można, wstaje obłudę. To jest kwestia zabłony z podobu. Tak, tak. A użyta również, zdaje się, to jest Sabina Bugarnca, coś takiego. W każdym razie w pojedynczym kontekście będzie księgi. Więc chciałem zaznaczyć, że jakiś po prostu cytat pił zaczął funkcjonować jako słowa Sapkowskiego. Z zapomnieniem o profesorze. Państwo pamiętają, co się stało z Ojciec Prać, prawda? No, wiele młodszych osób uważa, że Sienkiewicz po prostu skorzystał z tego bardzo popularnego hasła reklamowego i niejako w związku z tym nawiązał do niego swoje opowieści. Niech się pan tym nie przejmuje. Nie rozpoznają tego kryptocytatu, rozpoznają inny. A w najgorszym wypadku rozpoznają, że w opowiadaniu Mniejsze Zło gra się schematem właśnie takiej, a w innym gra się jeszcze innym. Grunt, żeby wiedzieli, że to jest opowieść utkana z bardzo różnych nitek, podebranych skądinąd. A to, że jakiś jeden konkretny kryptocytat im umknie, to jest drobiazg, nam też umyka. Oczywiście polecam, jak ktoś z Państwa będzie potem w przyszłości, bo to trzeba poczekać na śmierć autora, prawda, ciągle jeszcze, do Biblioteki Narodowej robił Sapkowskiego, to rozszyfrować tam proszę jak najwięcej tych kryptocytatów oczywiście. Powinno się takiego autora, takiego opracowania. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co wybrzmiewało moje wrażenie w wykładzie pana profesora, szczególne, to znaczy do poetyki postmodernistycznej. Coś rzadko mam wrażenie podkreślał Sapkowski, co jest znowu paradoksem. Wie pan, panie Krzysztofie, to dziwnie w tym było, tak? Bo oczywiście ta teza pojawiła się na samym początku, nawet jeżeli Parowski miał dość marne pojęcie, bo też nie wie skąd, o postmodernizmie. I ona gdzieś się tam przewija. Ja myślę, że ona po prostu nie została jakoś tak, ale ona jest obecna w literaturze przedmiotu. No, chociażby w pracy pani Roszczynalskiej. Tak, jak najbardziej. Znaczy, wrażenie jest takie, że i tak się nad tym zastanawiałem w kontekście tego, że z polską fantazją jest jak jest. To znaczy niewielu mamy przedstawicieli gatunku fantazji, tak paradoksalnie. I zawsze się podkreślało to, że u nas rozwija się fantastyka socjologiczna czy science fiction wszelkiego autoramentu. Mamy, nie wiem, w tej chwili Jacka Dukaja, mieliśmy Lema, mieliśmy Zajda, mamy Marcina Przybyłka. To są wszystko bardzo oryginalni autorzy, gdyby ich przełożyć na języki zachodnie, to z pewnością by zyskali rozpoznanie. I tak też się dzieje właśnie z Sapkowskim. To pytanie polega na tym, czy ta nasza fantazja nie jest właśnie bardzo postmodernistyczna przez to, że ona ciągle parodiuje, cytuje i remiksuje właśnie tę fantazję zachodnią. Może to jest właśnie jakiś, nie wiem, kompleks tego, że nie mieliśmy wcześniej tej fantazji i to jest siłą rzeczy to zapożyczenie. Zresztą Sapkowski też o tym mówił.
rękopisie. Ten ruch oczywiście wymaga reinterpretacji, ale reinterpretacja Tolkiena dokonana w latach 60. przez autorów anglosaskich już szła w tą stronę. Jak się czyta, nie wiem, Rogera Żelaznego, to prawda? Zresztą przecież dla Państwa jest oczywiste intertekstualność Tolkiena. Ona według innych reguł, no takich no, siłą rzeczy nie postmodernistycznych funkcjonuje, ale w naturalny sposób, kiedy wrócono do tych tekstów kilkadziesiąt lat później, po tym sukcesie w Stanach Zjednoczonych, w nowym kontekście literackim, one musiały tak zagrać. W każdym razie ta postmodernistyczność fantasy nie jest domeną tylko polskich autorów. Ona na polskim gruncie inaczej znaczy. No oczywiście będą też różnice w poszczególnych realizacjach, to naturalne. Ale to nie jest jakaś specyfika, to nie jest wyróżnik polskiej fantazy. Fantazy takowa już jest. Ja sobie przypominam, kupiłem niedawno, parę miesięcy temu, za ciężkie pieniądze na Allegro pierwszy numer fantastyki, bo nim pogardziłem w 82 roku. Następnie już zbierałem, ale tego pierwszego nie miałem, więc kupiłem. Tam jest mikropowieść George'a R. Martina, to chyba był jego pierwszy tekst po polsku, Pieśń dla Lianny. No przecież jest to przeniesiona w realia kosmiczne opowieść o pierwszych chrześcijanach. W gruncie rzeczy bardzo ładnie grająca z różnymi tekstami poświęconymi, powieściami historycznymi podejmującymi ten wątek. Czy będziemy mieć jeszcze jakiś głos z sali? Jeszcze została jedna kwestia, która mnie frapuje, to znaczy bo myślę, że to znaczące pominięcie sezonu burz, bo on starał się być, mam wrażenie, bardziej historyczny niż sama saga. To znaczy Sapkowski uparł się, żeby z tego sezonu burz uczynić jakieś punktum środkowe sagi, żeby pokazać, że to nie jest kontynuacja teatry, że to nie jest prequel, że to nie jest oderwany utwór, tylko to jest właśnie taka władza autora, który o to tak może zamieszać w kotle historii, pokazać, Tu jest coś, co się zdarzyło pomiędzy. I w ramach takiej gry o kontrolę nad uniwersum wiedźmińskim ta powieść oczywiście jest wydarzeniem, to, że się pojawiła, dosyć zrozumiałym, dosyć łatwo to można zrozumieć, łatwo to można uzasadnić. Natomiast niepowodzenie pisarskie, bo jednak to jest niepowodzenie pisarskie tej książki, no, to jest jedna z tych kwestii, czy jeden z tych wątków, który każe przemyśleć tą właśnie sprawę, czy przypadkiem takie fantazy, sapkowskie fantazy, nie było tak mocno dzieckiem lat 90. Wydaje mi się, że tak istotnie było, że powtórzenie tego kilkanaście lat później jest siłą rzeczy skazaniem się na taki mechanizm autopowtórzenia, tak? No tak, jakbyśmy się próbowali udawać, tak, że ciągle mamy lat nie 50, tylko 25, no nie wyjdzie. Dużo gadać. No i wreszcie, czy w tym zakotwiczeniu w historii pięciu księgów wiedźmińskiego i w ogóle powiedzmy uniwersum wiedźmińskiego, może nie wiem, czy Andrzej Sapkowski powiedział o swojej roli, że jest to uniwersum, bo to by zakładało, że mamy inne media potraktowane inkluzywnie. Ale czy może właśnie to zakotwiczenie w historii nie jest pewnym wyjściem z kłopotliwej sytuacji, w której Sapkowski o to mówi, że on nie uważa się za światotwórcę, że on tworzy fakty, tworzy historię, nie chce stworzyć mapy, nie tworzy katalogu postaci, nie robi słownika, ponieważ ma no właśnie inną kotwicę. Nie sądzę. Znaczy pierwsza sprawa, oczywiście pewne mechanizmy języka i pewna energia języka narzucają nam pewne metafory, jak pan powiedział, zakotwiczone w historii. No właśnie pytanie, czy zakotwiczone, bo jeżeli to jest coś, co jest uszyte, coś, co jest jakby jak pucle, tylko że pucle składają się w jeden obrazek, tak? A tutaj te pucle jakby z różnych pudełek są, z różnych wątków historycznych porobione, to nie jest zakotwiczone. Tu oczywiście są odniesienia, ale nie kotwice w tym sensie, że jesteśmy zakotwiczeni w czymś prymarnym, w czymś takim, co podstawowym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby historia zostaje przesunięta do rzędu intertekstu. Można by powiedzieć, że historia jest wtórna w stosunku do opowieści Sapkowskiego, w tym sensie, że trop odsyła do czegoś, co przychodzi później. Więc do samego słowa zakotwiczenie.
to tak jak przykład z wydziedziczeniem, że słowo, trudno się bez tego słowa obejść, choć ono od razu nasuwa pewne konotacje, które mogą być kłopotliwe, więc tutaj podobnie. Czy w związku z tym ta twórczość nabiera szczególnej wagi, szczególnej rangi, dlatego że jest związana z taką próbą wykorzystania namysłu nad tym, co się dzieje obecnie z historią, tradycją historyczną, tradycją powieści historycznej? Pewnie tak, ale proszę zwrócić uwagę, to jest coś, co pojawiło się w pewnym momencie w całej fantasy. Bardzo wyraźnie to widać w latach 80. i nawet ta próba powrotu do powieści historycznej, z którą mamy do czynienia u kilku pisarzy obecnie, to jest powrót do takiej powieści historycznej, która przeszła już przez doświadczenie fantasy. To jest jakby robienie powieści historycznej na bazie fantasy, a nie odwrotnie. Nie powrót do tego czegoś, co było wcześniej. Siłą rzeczy więc taka powieść historyczna po fantasy, ona nie rozwiązuje tego problemu, o którym mówił Jameson, tak? Bo to jest tylko, można powiedzieć, cybula powieści historycznej. Z Komudą jest taka cudowna sytuacja, że jak Państwo wiedzą, on deklaruje: moje powieści są rewizjonistyczne. Sienkiewicz opowiadał nam bajek, a ja to teraz odkręcę, pokażę wam, jak to naprawdę, znaczy nie w tym sensie pokażę wam prawdziwy przebieg wydarzeń, ale jacy to byli ludzie w tym XVII wieku. Jak Państwo doskonale wiedzą, w takim Ogniem i Mieczem Sienkiewicz jest przecież ileś tam razy bardziej krytyczny wobec Rzeczpospolitej niż to, co podaje Komuda. To jest komiks po prostu, prawda? Więc to jest, być może rzeczywiście był taki zamysł pisarza, może w ten sposób on sobie objaśniał sensowność swojego projektu literackiego. Ale w gruncie rzeczy twórczość Komudy, nawet w tych lepszych książkach jak Bokin, jest takim powidokiem raczej powieści historycznej niż do niej powrotem. Tak? To jest powieść historyczna, czy to pewien, no w cudzysłowie, tak? Powieść historyczna już po tym doświadczeniu wyrwania nas z naturalnego doświadczenia historii, którego świadectwem była między innymi twórczość fantasy. A powieść historyczna właśnie tego wymaga, tego poczucia, naszego wspólnego poczucia, że jesteśmy zanurzeni w czymś takim jak doświadczenie czasu historycznego. My oczywiście wiemy, że ja nie chcę powiedzieć, że wracam do tych słów, które uważa się niesłusznie zresztą za jakieś tam idiotyczne, prawda, że koniec historii. Tak? Nie chcę przez to powiedzieć, że wydarzeń historycznych nie ma. Oczywiście, że są, prawda? Wystarczy włączyć telewizor, żeby się przekonać. Ale nie mamy poczucia, że jest to ciągły proces, że jest to coś, co powoduje, że wytwarza się wyraźna odmienność pomiędzy różnymi warstwami historycznymi. Nie, no proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w naszych ulubionych serialach, gdzie bardzo dużo miejsca poświęca się trosce o odtworzenie detaliczne kultury materialnej okresu, w którym dany serial jest osadzony. Ale przecież na poziomie kulturowym, na poziomie mentalnym, na poziomie świadomości bzdura pogania bzdurę. Twórcy Rzymu z dumą mówili, byśmy pokazali taką arenę, jaka rzeczywiście była w czasach Cezara. Bo nam wszystkim się wydaje, że to Kolosseum, ale Kolosseum było kilkaset lat później. Nie, byśmy pokazali, jak to naprawdę wyglądało. A jednocześnie na tle, jak pokazali, jak wyglądała wymiana pomiędzy liniami wojsk rzymskich w pierwszym epizodzie, to ja sobie nie przypominam żadnego programu takiego, no, powiedział popularno-naukowego, który to lepiej zwizualizował. Ale jak pokazują mentalność Rzymian, to jest nasza współczesna mentalność i nie ma problemu. To znaczy nie przychodzi nam do... Fundamentalna zasada powieści historycznej od czasów ojców założycieli tego gatunku, tak? Wymagająca pokazania pewnej odrębności w sposobie myślenia, wrażliwości, mentalności, tak? Jakby próby dialogu, mediowania pomiędzy mentalnością ludzi sprzed wieków a współczesnym. To tutaj zupełnie nie obowiązuje. I to się łączy z tym, że żyjemy w świecie, w którym co i rusz możemy popełniać urocze anachronizmy i one są tolerowane. Tak? Wchodzimy w przestrzeń internetu i możemy się zastanawiać, tak? Gdyby Aleksander walczył z gotami, to co by wtedy było? Tak?
nie czujemy, że z punktu widzenia historyczności popełniamy coś niestosownego. Nie, to jest dla nas naturalne. Dlatego, że żyjemy w takiej kulturze, dla której anachronizm przestał być problemem. I dla Jamesona właśnie to jest świadectwo utraty doświadczenia historyczności. Ta powieść posthistoryczna, z której renesansem mamy obecnie do czynienia, mimo wszystko nie przekreśla tych zmian, a nawet je utwierdza. Bardzo dziękuję. Myślę, że mamy zarówno puentę w takim razie na wykładu, jak i dyskusji, więc raz jeszcze w imieniu organizatorów dziękuję panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję.